Sławomir Sieczkowski, suwalski radny reprezentujący w Radzie formację Mieszkańcy Suwałk, zawodowo związany jest z augustowskim ratuszem, gdzie przez ostatnie lata sprawował funkcję skarbnika. We wtorek, doceniając zasługi 43-letniego współpracownika, burmistrz Augustowa powołał Sławomira Sieczkowskiego na stanowisko swojego zastępcy. Ten propozycję przyjął. Objęcie funkcji zastępcy burmistrza z dniem 1 października wiąże się z koniecznością rezygnacji ze sprawowania mandatu radnego w suwalskim samorządzie. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Suwałk Sławomir Sieczkowski złożył oświadczenie. Wysoka Rado, Panowie Prezydenci, Szanowni Mieszkańcy. W imieniu ugrupowania Mieszkańcy Suwałk chciałem poinformować Państwa, iż z dniem 30 września będę zmuszony zakończyć swoje funkcjonowanie w przestrzeni publicznej jako radny Rady Miejskiej. Otóż, jak wiecie Państwo, konieczne zdobywanie doświadczenia i też plany zawodowe powodują, iż przepisy prawa uniemożliwiają mi łączenie mandatu radnego z zajęciem, z funkcją, którą będę pełnił. Ja za ten czas spędzony wspólnie z Państwem dziękuję bardzo. To był czas tak naprawdę czasami trudnych rozmów. Potrafiliśmy czasami się spierać, ale zawsze robiliśmy to pod jednym kierunkiem. Chodziło nam o to, aby uzyskać jak najlepszy efekt naszych prac dla mieszkańców. I to jest bardzo ważne, że potrafimy w tym duchu pracować. Mimo, że czasami mamy różne spojrzenie na pewne sprawy, ale ważne, żeby jednak gdzieś ten konsensus na końcu był. Sławomir Sieczkowski ujawnił również, kto zastąpi go w Suwalskiej Radzie Miejskiej. Ugrupowanie bowiem nie traci w takiej sytuacji mandatu. Drużyna Mieszkańcy Suwałk działa dalej. W drużynie jest tak, że czasami trzeba się zastąpić, tak jak w dobrej sztafecie. I w imieniu ugrupowania Mieszkańcy Suwałk niebawem będzie reprezentował na Radzie Miejskiej nas kolejny kolega. Będzie to prawdopodobnie mecenas Łukasz Wojno. Tak mamy to określone po wstępnych ustaleniach w klubie.